Cześć, z tej strony Daniel i dziś pokażę Ci, jak wygląda praca fotografa podczas koncertu. Zapraszam! Fotografia koncertowa to jeden z trudniejszych tematów fotograficznych. Opanowanie ustawień ekspozycji przy punktowym kolorowym świetle nie jest proste. Ja używam punktowego pomiaru światła oraz preselekcji przysłony. Dodatkowo zawsze przy tego typu zdjęciach ustawiam dość wysokie ISO, rzędu 3200-6400, aby dobierane przez aparat czasy nie były zbyt długie. Na początku każdego koncertu staram się wykonać kilka kadrów portretowych. Często zdarza się, że zespoły na początku grają spokojniejsze utwory, przez co łatwiej o stabilne ujęcia. Następnie staram się wykonać szerokie kadry, w tym przypadku postawiłem na bardzo szerokie ujęcia wykonane sigmą 15 mm, a więc obiektywem typu rybie oko. Sami ocencie i napiszcie w komentarzu, czy tego typu ujęcia podobają Wam się. Na tym koncercie użyłem też jednego ze swoich ulubionych obiektywów. 85 Canona co prawda nie jest obiektywem stworzonym do reportażu, ale daje bardzo fajny obrazek, więc często używam go przy małych koncertach. Jeśli jest taka możliwość, zawsze staram się wykonać kilka kadrów z boku, czy nawet zza sceny, co jest łatwiejsze w klubowych koncertach niż na wielkich scenach podczas festiwali. Ważne jest, aby wykonywać zdjęcia z różnych miejsc. Dzięki temu nasz materiał będzie pełniejszy i ciekawszy dla widza. Czasem podczas koncertu zdarza się złapać kontakt wzrokowy z muzykiem, co zazwyczaj owocuje kadrami, które w fajny sposób urozmaicają całość materiału. W tym momencie na filmie widać, jak opuściłem aparat, aby skorygować parametry ekspozycji. Korekcję ekspozycji ustawiłem na -2 EV, ponieważ talerze perkusji mocno odbijały światła, co powodowało niefajnie wyglądające jasne plamy. Na koniec kilka detali, o które nieraz ciężko przy koncertach, ale jak tylko się da, to zachęcam do zrobienia takich ujęć, ponieważ wyglądają bardzo efektownie przy prezentacji całości materiału. Tyle ode mnie na dziś. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw suba na tym kanale oraz łapkę w górę pod filmem, a tymczasem zapraszam Cię do krótkiej galerii zdjęć z tego koncertu. Cześć!